Dziękuję za to, że mogę tu być dzisiaj i że też dziękuję każdej osobie, która wrzuca tam pytania. Myślę, że każdy z nas ma różne pytania. Pytania ze swojego życia, pytania może, które gdzieś usłyszał. I bardzo często te pytania albo mogą gdzieś być właśnie w naszych sercach. Niektóre pytania, myślę, mogą nas niepokoić. Niektóre pytania mogą sprawiać, że nie możemy normalnie funkcjonować. Ale wierzę, że te są pytania, które mogą nas obdarzyć obfitością właśnie Bożego życia, czymś obfitym, czymś. Pewne pytania mogą nas ubogacić i chciałbym właśnie od takiego pytania czy takiej sprawy zacząć. A mianowicie właśnie chciałbym, żebyśmy na początek pomyśleli o tym właśnie, że są różnego rodzaju pytania. I chciałbym, za chwilę przejdziemy do Biblii, ponieważ ja o tym myślę właśnie, że wiele pytań, które było zadanych na kartach Słowa Bożego, było właśnie albo takich budujących, niektóre były mądre, niektóre sprawiły wiele problemów. Chciałbym o tym najpierw powiedzieć. Ale zanim otworzymy nasze Biblię, chciałbym się pomodlić, powierzyć ten czas Panu Bogu, poprosić Go, żeby to On mówił do nas, żeby On objawiał nam właśnie to, co chce nam powiedzieć. Bo wierzymy, że Bóg jest żywym Bogiem, że nie jest Bogiem martwym, nie jest jakimś kamiennym Bogiem, ale jest tym, który stworzył usta i uszy i może do nas mówić. Prawda? Amen. Pomódlmy się. Drogi Panie, dziękujemy Tobie za ten dzisiejszy wieczór, za to, że jesteś z nami. Panie, chcemy prosić Cię, abyś mówił teraz do nas. Modlimy się, Panie, abyś uczył nas właśnie swojej prawdy, abyś uczył nas chodzić Twoimi drogami, abyś pomógł nam, Panie, mieć Twoje myśli i żyć właśnie każdym jednym słowem, które pochodzi z Twoich ust. Modlimy się, Panie, o to w Twoim świętym imieniu. Amen. Amen. Właśnie pierwsze pytanie, czy pierwsza rzecz, od której chciałbym zacząć, jeżeli macie Biblię, to możecie sobie otworzyć Księgę Przypowieści Salomona 18:19. Przypowieści Salomona 18:19. Przepraszam, 18:21. To jest strona 720 w Biblii Brytyjskiej. Przypowieści Salomona 18:21, tak powiedziałem? I nawet nie chciałbym czytać całego wersetu, tylko pierwszą jego część. Tutaj mówi, że śmierć i życie są w mocy języka. Śmierć i życie są w mocy języka. I co to znaczy, że śmierć i życie są w mocy języka? Jak ważnym jest ten język, jest tym jak ważnym elementem jest ten język? Że z jednej strony może dawać życie, a z drugiej strony może zabijać. Myślę, że to jest bardzo ważna rzecz. I pierwsze, ponieważ są różne pytania, często myślę o tym, że w pierwszej Księdze Mojżeszowej, gdy czytamy o wężu, który był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, on zadał jedno zgubne dla ludzi pytanie.
I pytanie to brzmiało, czy rzeczywiście Bóg powiedział? Czy naprawdę Bóg powiedział, że nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? Czy to prawda, że możecie wszystko, wszystkich drzew jeść, ale z tego nie? To było, okazało się, że to pytanie i to, co następowało później, po tutaj, o czym czytamy, no wiemy, czym to się skończyło, prawda? Rozmowa pierwszych ludzi z wężem skończyła się właśnie różnymi problemami. Ale widzimy w Biblii o tym, że widzimy też to, że właśnie dwa światy, dwa królestwa, Królestwo Boże i Królestwo Śmierci przeplatają się na kartach właśnie Pisma Świętego. I myślę, że możemy to widzieć w naszym życiu też, że pojawiają się różne pytania, różne myśli. Tak samo możemy słyszeć różne odpowiedzi na postawione przez nas pytanie. I niektóre odpowiedzi mogą dawać życie, albo dawać, albo nawet zabijać. Bardzo podoba mi się Ewangelia Jana. Jest to Ewangelia, którą polecamy właśnie młodym wierzącym, żeby od niej zaczynali czytać Pismo Święte, ponieważ jest bardzo taka przejrzysta i mówi praktycznie o wielu rzeczach. I w Ewangelii Jana, w 4 rozdziale, znajdujemy historię, kiedy Jezus jest pytany o pewne rzeczy. I tutaj w rozdziale 4 od wersetu 10 czytamy, Jezus rozmawia z Samarytanką i mówi: gdybyś znała dar Boży i tego, który mówi do ciebie, daj mi pić, wtedy sama prosiłabyś go i dałby ci wody żywej. Mówi do niego: Panie, nie masz nawet czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże masz tę wodę żywą? Skąd ona jest? No, Samarytanka nie wiedziała tego, że przed nią stał ten, który jest sprawcą życia. Samarytanka nie wiedziała tego, że rozmawiała z tym, który jest Alfą i Omegą. Samarytanka nie wiedziała jeszcze wtedy, że Jezus jest zmartwychwstaniem i życiem. Później dowiedziała się i chciała przyjąć tą wodę. I przyjęła, i narodziła się na nowo. Jezus to, co mówił tutaj, w tej całej historii, jest mowa o tym, że on, że Jezus, że Bóg ma dla każdego człowieka pewien właśnie dar, pewną rzecz, którą chce, aby ten człowiek miał. I później mówi, że jeżeli byś wiedziała, gdybyś znała, gdybyś wiedziała, o czym ja mówię, wtedy prosiłabyś go i on dałby ci wody żywej. I on daje. W innym miejscu, w 3 rozdziale, czytamy historię rozmowy Jezusa z Nikodemem. I Nikodem przyszedł do Jezusa wieczorem, ponieważ no, to była dla niego dobra pora. I zaczyna rozmowę z Jezusem. I mówi, że Jezu, ty jesteś niesamowitym człowiekiem. Nikt nie może takich rzeczy czynić, jakie ty czynisz.
Jezus później powiedział o tym, że jeżeli człowiek nie narodzi się na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Jeżeli człowiek nie narodzi się z wody i z ducha, nie może doświadczyć życia Bożego. I Nikodem zadaje Jezusowi pytanie. Zadaje mu pytanie, jakże to się może stać? Jak ja się mogę na nowo narodzić? Czy ja mam... Nikodem myśli w bardzo taki naturalny sposób. Próbuje sobie wymyśleć, jak to jeszcze raz narodzić się? No, niestety w czasie tej rozmowy z Jezusem nasz umysł często zawodzi i nasz naturalny umysł nie może poznać tych rzeczy, które są od Boga, które są wieczne. Jezus mu mówi, Nikodem pyta właśnie, jakże to się stać może? Jak ja mogę się narodzić na nowo? To było pytanie, to było bardzo praktyczne pytanie. I to było pytanie, na które jeżeli Nikodem dostałby odpowiedź i on przyjąłby tą odpowiedź, to on mógłby to zastosować w swoim życiu. I on mógłby właśnie, i nie wiemy, czy narodził się na nowo, wiemy, że podziwiał Jezusa, że wierzył w Niego, widział właśnie w Nim kogoś więcej niż tylko człowieka. I Pismo Święte nam może tutaj nie mówi dużo na ten temat, co stało się dalej, ale z pewnością, jeżeli znamy odpowiedź na to pytanie, właśnie jak człowiek może narodzić się na nowo, gdy jest młody, jak człowiek może się narodzić na nowo, gdy jest nastolatkiem, jak człowiek może narodzić się na nowo, gdy jest w podeszłym wieku, jak to się stać może? I wiemy, że co nie jest możliwe dla ludzi, to jest możliwe dla Boga. I ostatni, taki mój ulubiony werset, który był kiedyś tematem jednej konferencji letniej, o której mówił pastor Maciek. Słowa tej konferencji zostały zaczerpnięte z Dziejów Apostolskich 5:20. Tutaj znajduje się ta historia, kiedy apostołowie, kiedy Piotr został pojmany, bo mówił rzeczy po prostu, które sprzeciwiały się powszechnie panującej religii i wierze, został wtrącony do więzienia, ale Bóg otworzył to więzienie i powiedział Piotrowi bardzo ciekawą rzecz, ponieważ powiedział mu, idź i głoś słowa, które dają życie. Słowa, które są słowami Ewangelii, słowa, które są słowami nadziei, słowami, które są od Boga. Są takie słowa. Jest wspaniale, że to jest wspaniałe i niesamowite, że możemy się tym zajmować, że możemy zajmować się rzeczami wiecznymi, rzeczami, które sprawiają, że ludzie zostają uzdrowieni, tego, że ludzie rodzą się na nowo, że czy tak jak widzieliśmy na filmie, zeszłej konferencji właśnie, nie tylko oddać swoje życie Jezusowi, ale też wyznać tą wiarę, że ja chcę żyć dla Jezusa, ja chcę podążać za Nim, ja chcę być pełen tych słów, które On ma dla mnie, ja chcę napełniać moje serce właśnie słowami, które dają życie. I
uczymy się tego. Jesteśmy wdzięczni Bogu za naszego pastora, za wszystkich pastorów, za to, że możemy uczestniczyć w szkole biblijnej, że możemy poznawać właśnie Bożą prawdę i możemy uczyć się właśnie żyć, przyjmować życie, dzielić się życiem, ale też właśnie obdarzać też innych tym, co mamy, bo jest to ważna rzecz i czasami to może być właśnie kwestia życia i śmierci. Czasami dla niektórych ludzi, wierzę, że tak było też dla nas, to, że my usłyszeliśmy Ewangelię, to była sprawa naszego życia. To była rzecz, która sprawiła, że my właśnie narodziliśmy się na nowo, oddaliśmy życie Jezusowi i że nasze życie zostało całkowicie teraz przemienione. Więc to jest najwspanialsza rzecz, jaką możemy, wierzę, robić w naszym życiu. Więc to było kilka takich myśli na temat właśnie tego pytania.